Cześć! Właśnie wróciłem z piwnicy, skąd przytachałem dwa piękne 16-bitowe komputery. Pierwszy to oczywiście Amiga 500 z firmy Commodore, drugi to Atari 520 STE. W latach 80. użytkownicy tych dwóch komputerów starali się znaleźć jak najwięcej różnic dzielących te dwie maszyny. Ja natomiast postaram się te dwa komputery połączyć i to w sposób dosłowny, za pomocą takiego kabelka, który nazywa się Null Modem. Można sobie go w łatwy sposób samemu przygotować na podstawie tego schematu. Co daje taki kabelek? Taki kabelek właśnie pozwala nam połączyć przez porty COM dwa komputery. Musimy podłączyć wtyczki. Najpierw Amiga. Teraz Atari. No dobra, odpalmy komputerki. Do testu przygotowałem grę Stunt Car Racer. No i widać, ta gra ma taką opcję właśnie. Komputer Link. Kiedy wybierzemy tą opcję, Amiga czeka w tym momencie na Atari. I teraz w Atari wybieram opcję Computer Link. I na obydwu monitorach pokazał się napis Link Complete. Zobaczmy, co dalej. Amiga pyta się o imię, więc wpiszmy Amiga. I prawdopodobnie musimy wpisać drugiego kierowcę. A tylko nie wiem, jak to zrobić. Aha, drugim kierowcą będzie Atari ST. Enter. Continue. Na obydwu monitorach ukazał się napis Please wait. W takim razie czekamy. Atari ST odpowiedziało listą użytkowników. Na Amidze mamy w tym momencie to samo. Rozpoczniemy. O, jak widać, na obydwu zmieniam joystickiem podłączonym do Amigi. A Atari niemalże bez żadnego lagu reaguje. I mamy pierwszy wyścig. Uwaga. Joystick Amigi, joystick Atari. W zasadzie powinno być na odwrót, no ale... O. Próbujemy się zderzyć. Atari wypadło z trasy. Przyznam, że bardzo ciężkie jest takie sterowanie dwoma maszynami naraz.
No dobra, to był taki szybki odcinek, jak połączyć Amigę z Atari. Prezentuję Wam jeszcze krótką listę gier, które umożliwiają właśnie takie połączenie za pomocą kabla null modem.